poranny gość Radia Zachód. A tym gościem jest Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie przewodniczący, najpierw sprawy krajowe, bo dużo się dzieje. Wczoraj panowie Wąsik i Kamiński, no właśnie, nie pojawili się w Sejmie, chociaż było to spodziewane. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła wskazania następnych posłów na miejsca posłów Wąsika i Kamińskiego, którym wygasły mandaty. PKW pyta pana marszałka Hołownię o podstawę prawną. Dlaczego by to o to miało się tak stać? Jak pan przewiduje, co dalej się wydarzy? I czy to nie jest przypadkiem odciąganie uwagi opinii społecznej od rzeczy innych, które się dzieją w Europie czy także w Polsce? Ewidentnie tak. To znaczy ciągle jeszcze funkcjonujemy, mam wrażenie, właśnie w kampanii wyborczej, czyli takim polaryzowaniu społeczeństwa, graniu na emocjach i to ze strony szczególnie Platformy Obywatelskiej. Tymi emocjami rzeczywiście takimi rozchwianymi w społeczeństwie myślę, że udało im się na pewno odciągnąć wiele osób, które wcześniej głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. I dzisiaj próbuję tak naprawdę tym samym, czy tą strategią jechać, realizować. Próbuję te personalne tak naprawdę zagrywki. Ja już nie mówię o podstawie prawnej, bo tu rzeczywiście no, ktoś może nie lubić Prawa i Sprawiedliwości, niektórych posłów, ale z punktu widzenia prawnego, no to nie da się tego obronić. Naprawdę, jeżeli to jakiś prezes czegoś tam, jakiejś instytucji, tu akurat pracy, mówi o tym, że dwóch posłów nie może zasiadać w Sejmie i to jeszcze potwierdza marszałek, czy próbuje z tego korzystać, to naprawdę to jest kompletne nieszanowanie prawa. A, no, a propos prawa, to pani notariusz, która zatwierdziła tutaj te zmiany w władzach spółek medialnych polskich, obecnie jest poszukiwana przez prokuraturę, która chce jej postawić zarzuty, no bo ona zatwierdziła pewnego rodzaju, chyba nawet bilokację trzeba by nazwać, bo pan Sienkiewicz musiałby być tu, tu i tam, żeby jednocześnie pozmieniać te wszystkie, zatwierdzić te wszystkie zmiany w spółkach medialnych. Jak panu się podobają te innowacyjne działania prawne? No to innowacyjne to świetnie by było opowiedziane, gdyby one rzeczywiście były. Natomiast nie, to jest przekraczanie uprawnień, to jest łamanie prawa, to jest stawianie siebie ponad prawo, to znaczy w tej chwili, nie wiem, ministrów właśnie, nawet marszałka, już nie ma kto kontrolować, więc czują się jak panowie, żeby nie mówić, jak bogowie i niestety właśnie funkcjonują ponad prawem. I do tego przy tłumaczeniu tak naprawdę korzystają z takiej właśnie formy emocjonalnej. Absolutnie uważam, że nawet jeżeli chcą mieć jakąś władzę, czy już nie mówię, czy uzurpują sobie, ale załóżmy, że mają, to najpierw należałoby zmienić prawo i dopiero wobec tego nowego prawa postępować. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to myślę, że nawet zwolennicy, nie myślę, tylko słyszę, bo wielokrotnie rozmawiałem nawet nie tylko wyborcy, ale członkowie Platformy Obywatelskiej są mocno tym zniesmaczeni. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna otwiera się takim artykułem: wizja leży. Nowy rząd dotąd nie przedstawił jasnego pomysłu na to, czym i jak chce się zajmować. W expose usłyszeliśmy frazesy, a 100 konkretów w kampanii poszło w zapomnienie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której pozornie dzieje się wszędzie wszystko naraz, a w rzeczywistości nie dzieje się nic godnego uwagi z punktu widzenia dbałości o długofalowy rozwój kraju. Brakuje wizji. Czy władza powinna przede wszystkim zajmować się sama sobą? Czy może powinniśmy w końcu usłyszeć, jaki Donald Tusk ma pomysł na Polskę? No i to mówi oczywiście Gazeta Prawna, więc wydaje się, że dosyć no, obiektywna. Niezbyt też przychylna Prawu i Sprawiedliwości w czasach jego rządu. Dokładnie tak, więc dlatego chcę to podkreślić, że to nie jest jakby to, co nawet wcześniej powiedziałem, tylko i wyłącznie jakby moje emocjonalne podejście, tylko rzeczywiście obiektywny fakt. To znaczy w tej chwili szczególnie Donald Tusk, proszę zobaczyć, że nie mówi o merytoryczności, nie odnosi się do argumentów merytorycznych, tylko za każdym razem mówi, że ktoś się odkleił od rzeczywistości, że ktoś jest niedobry, że ta czy tamta osoba już powinna zejść ze sceny politycznej, czyli czysto emocjonalne argumenty, a nie tak naprawdę merytoryczne rzeczy, dlatego że nie ma podstaw z jednej strony prawnych, a z drugiej strony myślę, że dalej nie ma pomysłu i wizji, jak funkcjonować w rzeczywistości gospodarczej Polski, a Polski na mapie Europy i świata. Niestety
próbuje się to przeciągnąć, myślę, że też do czasów, szczególnie wyborów samorządowych, tak żeby na tych emocjach jechać, próbować wygrywać, natomiast potem niestety ludzie czują się mocno zawiedzeni. A jaka jest wizja przyszłości dla Zielonej Góry według Piotra Barczaka, bo prezydent Janusz Kubicki ostatnio przedstawił taką koncepcję, że Zielona Góra powinna w 2050 czy 51 roku mieć 200 tysięcy mieszkańców na swoim terenie. Pan jak ocenia taką w ogóle pomysł na to, żeby postawić sobie jakiś cel, granicę i czy to będzie korzystne dla Zielonej Góry? Zielona Góra na pewno powinna mieć jakąś wizję formy przyszłości, bo jedna rzecz jest kwestia strategii, to oczywiście rzecz jest na 5-10 lat, osobna rzecz jest na 25 lat, jak tutaj w tej sytuacji mamy, a właściwie 27 nawet. Mhm. Tak czy inaczej dłuższa perspektywa jest potrzebna dla miasta Zielona Góra. Co do ilości osób, ja nigdy nie miałem takich zapędów, żeby jakby rozrastać w ilości osobach, natomiast na pewno w jakości, podnoszenia jakości życia, realizowania potrzeb mieszkańców dotychczasowych i przez to jakby dania możliwości dla nowych mieszkańców, dla tych, którzy przyjeżdżają, którzy chcą potem zostać tutaj, to myślę, że to warto. I żeby to zrobić, to właśnie taką wizję też trzeba mieć. Mnie bardzo zastanawiały właśnie elementy tej wizji. Byłem na spotkaniu, które było takie otwarte, zorganizowane dla mieszkańców, dla urzędników, dla przedstawicieli różnych instytucji. I dosyć mi się to spotkanie podobało. Szczególnie ważny element, który ja podkreślałem już dobre 5 lat temu, choćby kiedy właśnie sam kandydowałem jako prezydent miasta Zielona Góra, na prezydenta miasta Zielona Góra i podkreślałem, dla mnie na dzień dzisiejszy jednym z ważniejszych elementów to jest nowy obiekt szpitalny, czyli nowy szpital dla Zielonej Góry. Dzisiaj to widać. Mimo, że są odnawiane poszczególne oddziały, remontowane poszczególne budynki, tak naprawdę ten nowy szpital jest absolutnie potrzebny dla Zielonej Góry. Nie ma kolejnych oddziałów, choćby geriatrycznych i tego typu rzeczy. Natomiast w tym całej tej wizji, jak w każdym rozwoju, moim zdaniem potrzebna jest też wizja rozwoju infrastruktury, a szczególnie drogowej, bo przy zwiększonej ilości mieszkańców, osób przemieszczających się, to trzeba od tego też zaczynać. I taka też była między innymi przedstawiana ta wizja. No tak, to Zielona Góra odczuła to bardzo przy okazji remontu wiaduktu na Zjednoczenia, który należało wyburzyć, a nie remontować. Zapytam pana jeszcze o jedną rzecz, bo Zielonogórska Rada Miasta ma zająć się w najbliższy wtorek darmowymi biletami dla studentów. To jakaś taka nowa inicjatywa. Zielona Góra by się mogła stać wtedy pierwszym miastem w ogóle w Polsce, które by miało darmowe bilety dla studentów. To będzie element tej wizji strategicznej. Przyjadę do Zielonej Góry jako student, zostanę tutaj dłużej? Na pewno jest to jeden z elementów jakby funkcjonowania naszego miasta, jeżeli chodzi o wzrost ilości osób zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra, dlatego że wiele młodych osób, które przyjeżdża do nas jako studenci, potem bardzo często zostają w Zielonej Górze. Czy to ze względu na to, że właśnie się podoba, czy jest nowa praca, czy ktoś w kimś się zakochał. Tak czy inaczej, to, że ci młodzi ludzie, żeby nie wyjeżdżali, ale żeby zostawali właśnie w Zielonej Górze, to rzeczywiście taka forma też zachęty jest potrzebna. Natomiast na ile to ma wpływ rzeczywiście na sam rozwój miasta Zielona Góra, myślę, że to jest jeden z elementów, o którym właśnie gdzieś tam mówimy. Rzeczywiście takie pomysły co do zwolnienia z opłat poszczególnych grup co jakiś czas się pojawiają. Zielona Góra ma już dla dzieci szkolnych, tak, dla seniorów 75 plus zdaje się. Dokładnie tak. Darmowe bilety. No i tutaj wahania były o tych studentach, a jednak się o studentach chyba dosyć uda. Długo rozmawialiśmy, z tego co ja pamiętam, to ładnych kilka lat rzeczywiście. Myślę, że to też kwestia przedstawienia choćby kosztów funkcjonowania w zeszłym roku i myślę, że to wielu zaskoczyło. Rzeczywiście jakby zwiększyła się ilość osób korzystających z miejskiej komunikacji, a co za tym idzie także i wpływy do budżetu naszej spółki przewozowej. Mam nadzieję, że to właśnie będzie też przedstawione w kwestii wyliczeń, że to z kolei nie zaszkodzi jakby spółce, a umożliwi, tak jak powiedziałem, czy ułatwi funkcjonowanie także i dla studentów. To będziemy się przysłuchiwać, czy Zielona Góra stanie się miastem, które pierwsze zwolni studentów z opłat za transport publiczny, ale o tym więcej we wtorek. Dziękuję panu za spotkanie i rozmowę. Naszym gościem był Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.